Cześć, witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj mamy kolejny odcinek poświęcony winom. Serię tę przygotowujemy wspólnie z Makro, gdzie zaopatrujemy się w nasze trunki. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o winach białych jako takich. Paradoksalnie do takiej codziennej polskiej kuchni, nie tej tradycyjnej, chyba lepiej sprawdzą się wina białe, ponieważ to one są dobrym uzupełnieniem dla wszelakich potraw z drobiem, czyli prawda, kurczak, indyk, a także do wypieków. Bo wina czerwone to jednak najlepiej sprawdzają się z mocnym mięsem czerwonym bądź właśnie takimi mocnymi czekoladowymi, nie wiem, deserami. A wino białe, wiadomo, kurczak, lody, makaron, świetna sprawa. Zacznijmy od tego, że wino białe nie są w niczym gorsze od win czerwonych. Swój biały kolor zawdzięczają głównie temu, że są wytwarzane przede wszystkim z moszczu winogron. Tutaj producenci win dbają o to, aby w żaden sposób nie zanieczyścić tego przezroczystego moszczu właśnie kolorowymi jakby skórkami winogron oraz pestkami, ponieważ to w nich właśnie zawarte są i kolory, i te aromaty, które potem właśnie znamy z czerwonego wina. Więc białe wino właśnie powstaje też nieraz z winogron, które są ciemne, ale dzięki sprawnej tutaj obróbce one nie zdążą się zabarwić. I warto wiedzieć, do czego wino białe najlepiej pasuje. Tak jak już wspomniałem, tutaj najczęściej w naszych kuchniach będzie podawane do drobiu, czyli indyk, kurczak, ale także wszelakie wypieki, szczególnie te drożdżowe wypieki. Tutaj sprawdzi się perfekcyjnie. Także desery owocowe, lodowe, sałatki, te warzywne, na przykład wędzone ryby. Tu wszędzie wino białe się sprawdzi, ale na przykład, tu ciekawostka, są wina białe, które są takie troszeczkę bardziej ostre, no pieprzne, lekko smaku, lekko pieprzno-słodkie, na przykład Gewurztraminer, bądź niektóre Rieslingi, i one słyną z tego, że sprawdzają się perfekcyjnie do kuchni tajskiej bądź meksykańskiej, czyli takiej bardzo, bardzo pikantnej. I warto to wiedzieć właśnie, że to wino białe to nie jest tylko takie lekkie wino do lekkich potraw. Chciałem Wam zaprezentować, podpowiedzieć takie cztery wina, od których warto jakby zacząć to świadome kupowanie. Na początku sięgnijcie w sklepie po butelkę po prostu Chardonnay. Jest to chyba najbardziej popularne, najłatwiej dostępne wino białe. Ten szczep winogron wywodzi się z Francji, ale jest uprawiany dosłownie wszędzie. Zatem dostaniecie Chardonnay z Europy, z Nowego Świata, zewsząd. One się potrafią różnić, niektóre są bardziej może, że jakby owocowe, inne z kolei bardziej takie dębowe, beczkowe, więc na początku zapoznajcie się z tym i niech to z tym aromatem i niech to będzie wasz punkt odniesienia na potem. Gdyż to będziecie wiedzieć, sięgnijcie na przykład po butelkę Rieslinga. Riesling to jest świetna sprawa, ponieważ to wino to może być na przykład to okazja do zapoznania się z niemieckim przemysłem winiarskim, ponieważ najwięcej Rieslingów jest tutaj produkowanych na granicy francusko-niemieckiej. I jest to świetne wino, które mówi się, że pasuje dosłownie do wszystkiego i nie ma w tym przesady. Ponieważ Rieslingi, na przykład właśnie półwytrawne, świetnie sprawdzą się, tak jak wspomniałem, z kuchnią azjatycką. A z kolei te bardziej słodkie Rieslingi można popijać jako wino deserowe. No świetna sprawa. Ja uwielbiam Rieslingi do wszystkiego. Po prostu kocham Rieslingi. Winem takim już całkowicie deserowym na przykład będzie słodki muskat. To też jest strasznie popularny szczep winogron. Stąd czasami właśnie muskato, muskat. Są różnie nazywane, ale człon główny zawsze jest podobny. Słodki muskat pachnie niesamowicie owocowo. Będzie wyśmienity do deserów, do dobrych wypieków. A jeżeli szukacie wina na lato, które idealnie sprawdzi się właśnie na upały, do popijania wieczorem na działce bądź tarasie, to zwróćcie uwagę w sklepie na takie niepozorne, a właściwie niekoniecznie, bo czasami mają takie fikuśne obrazki, lekko niebieskie butelki z winem portugalskim. Jest to Vinho Verde.
i jest to prawdziwy portugalski hit eksportowy, w zasadzie chyba obok Porto, tak? Ponieważ jest to tak zwane zielone wino, są to młode wina, bardzo, bardzo orzeźwiające, rześkie, aromatyczne, owocowe, cytrusowe. Można tam znaleźć aromaty nawet bananów. Świetna sprawa. Vinho Verde przy okazji jest bardzo niedrogie. I pamiętam, jak byliśmy w Portugalii, to za 2-3 euro kupowaliśmy świetne butelki Vinho Verde i naprawdę w jednym filmie chyba nawet zobaczycie, jak chcecie poszukać, to powinna chyba używać butelki po Vinho Verde jak do rozwałkowywania ciasta, jak byliśmy w Lizbonie, bo akurat nie było odpowiedniego narzędzia, więc sięgnijcie po Vinho Verde, to jest numer 4. I w ten sposób będziecie mieli jakby taki przekrój czterech różnych białych win. I to niech wam na przyszłość właśnie tu będzie taka wskazówka, że wina białe są bardzo różnorodne. Warto poświęcić im tyle samo uwagi, co winom czerwonym. Jeszcze na koniec dopowiem wam coś ekstra, taki bonus. Mianowicie wina białe to przede wszystkim też wina musujące, czyli toasty. O toastach opowiadałem wam w innym filmie, no ale jak już znajdzie was ochota, to z win białych musujących, no to mamy przede wszystkim szampan, oryginalnego szampana, czyli są to wina musujące produkowane w konkretnym regionie Francji, stąd ta nazwa. Nie ma szampanów spoza Francji. Macie też świetną kawę hiszpańską. Jest to w zasadzie podobna metoda produkcji co szampan, z tym, że mamy z regionu konkretnego hiszpańskiego. Zawsze gorąco polecam włoskie prosecco. To już są wina produkowane troszeczkę taką prostszą metodą niż szampany i kawa, ale za to są niedrogie, bardzo, bardzo pyszne i można je też z powodzeniem do posiłków pić albo same sączyć, ponieważ pozorom wina musujące są jednak w przeważającej większości wytrawne. To ma świetne bąbelki i można je pić nie tylko do toastów, ale też do konkretnych dań. Pozdrawiam was serdecznie, a po więcej takich winnych porad oraz przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.